Witajcie, z tej strony odgrywca Adi, który nazywa się kolejny materiał ze serii Infraspace. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy już dosłownie taką produkcję Adamantio, już powoli go magazynujemy do naszego malutkiego magazynu, więc powoli coś tutaj, jakieś zapasy robimy, tak? Oczywiście tak, też w poprzednim odcinku też zrobiliśmy tutaj rozbudowę, czy może nawet nie rozbudowę, ale bardziej prędzej naprawę naszego statku kosmicznego, naszego statku kolonizacyjnego, mianowicie odbudowa teleskopu. Teleskop, tak? No to teleskop, jak sami widzicie, teleskop jedyną rzecz, jaką robi, a raczej daje jako bonus, to jest mianowicie zwiększona produkcja adamantium o 5 jednostek dodatkowych, więc no opłaca się, no. Więc powoli to się buduje. No i jeszcze oczywiście, jak sami widzicie, jest to dość długa droga, bo w głównej mierze nam brakuje tutaj oczywiście tak czerwone pakiety, a oprócz czerwonych pakietów to jeszcze nam brakuje samoczynny adamantium. Adamantium strasznie dużo go potrzebujemy, ale też nie tylko, bo adamantium jest oczywiście wymagane do technologii terraformacji. Jak sami widzicie, budynki, które są związane z terraformacją, to oprócz, że kosztują tutaj stal, beton, to też wymagają oczywiście adamantium, aby je postawić. A więc tak się prezentuje ta cała sytuacja. No i co? To powoli będzie rozwijane w tym kierunku. Powoli, powolutku będziemy to wszystko tutaj budować. No, jak widzicie, znowu mam braki, jeśli mowa o... aluminium. Nie, czemu nie chciałem powiedzieć aluminium, skoro aluminium brakuje. Nie wiem. Ale tak, aluminium mi tutaj brakuje, no to co? No nic, no trzeba przygotować tutaj nowe kopalnie. Mam nadzieję, że to się zmieści się. A nawet jeśli nie, to zobaczmy, jak tam sieć energetyczna. No, przydałoby się to jeszcze tak zbudować. I dzięki temu teraz mogę na spokojnie postawić nowe kopalnie aluminium od tej strony. Coś tutaj zdobyłem. Czy te dwa złoża mi wystarczą? Chyba tak, chyba mam troszeczkę nadwyżkę tego aluminium. Nie jakoś specjalnie duże, no ale trochę mam. Wciąż mógłbym tutaj rozbudować tutejszą sieć produkcyjną. No i teraz to już w ogóle rozbudowałem dość bardzo mocno. Więc jeszcze więcej mamy tego aluminium. Iryt? A właśnie, jak tam iryt? Gdzie jest tutaj zwykła ruda irydu, nierafinowana? Tutaj mamy. A to jeszcze mamy sporą nadwyżkę, więc tutaj to na spokojnie. Dobra, czyli wszystko ładnie tutaj pracuje, wszystko mamy na plusie. O, to już się wypełniło. To wiecie co, te czerwone pakiety dajmy właśnie pod technologię już. Czyli zaczniemy badać kolejną technologię pod tytułem... Ziemna... Jakaś regulacja tutaj jest. Okej. I może zaczniemy pierwszy budynek od terraformacji tutaj produkować. Nie wiem, jaki na przykład. Może ten. Fitting mesh. O, jaki to jest dziwny budynek. Bardzo dziwny budynek. Wymaga adamantium. Nie aż tak dużo, ale jednak. I to wtedy wytwarza nam jako... O! To idzie na to. Czyli na ten pierwszy budynek od terraformacji, czyli jakby roślinki? Chyba ta. To są roślinki. To dlaczego to tak działa w takim obrębie tej strefy? Czyli co? To działa podobnie jak... To? Nie. Właśnie, kurczę, pytanie, jak to działa? O, i to jest kolejny też taki budynek. Bo to zyskujemy z tego. Później to jeszcze raz idzie tutaj. A nie. To jest coś innego. To co to jest w ogóle? Za jakiś towar? To jest... Ten? Czekajcie, czy to są właśnie warzywa? Nie, to jest nawóz. Czyli to wymaga nawozu. I co jest bardziej wydajniejsze, to czy to?
No to jest droższe, pod tym względem, że wymaga więcej adamantium, więcej prądu, więcej pracowników. Ale dobra, wiecie co? Postawimy ten pierwszy budynek od terraformacji, czyli nie wiem, do tego postawię. O! I to wymaga. No co tutaj wymaga? Wymaga tych kondensatorów ciepła? Już kurczę, nie pamiętam, już kiedyś to powiedziałem, jak to się nazywa, ale znowu zapomniałem. Oczywiście mi głowa zawsze ucieka. Ale też jeszcze procesory neuronowe. Więc to jest kolejny wskaźnik. I tutaj, co to są? Wyświetlacze? A do czego wyświetlacze mi brakuje? Czekajcie, gdzie były wyświetlacze? Chyba tutaj. Tak, tutaj. To dlaczego jest nagły jakiś spadek tych wyświetlaczy? Dziwna sprawa. A dobra, już niech to się zacznie produkować. No, jakby nie patrzeć, jest to dziwna sprawa. Dobra, czyli to już produkuje, czyli to zaczęło pracować, fajnie. To znaczy, że chyba mógłbym postawić pierwszy budynek od terraformacji, tak? No chyba ta. Czyli... Wiecie co? Nawet go tutaj go postawię, już tak od razu koło tego budynku. Nie mogę? A mogę. I to jest bardzo małe zapotrzebowanie z tego co widzę. A czekajcie, a mogę to przesunąć bardziej tak? O, tak to bym zrobił. I to zaczęło pracować. Tylko fajnie, tylko... I skąd mam wiedzieć jak wygląda progres terraformacji? A! Okej. Teraz to już wiem jak wygląda proces terraformacji. Dobra, czyli rozpoczęliśmy tutaj terraformację, tak? O, i to już nawet zaczęło terraformować powoli. To dobrze. Dobra. Pierwszy budynek od terraformacji rozpoczął pracę. A nawet bym jeszcze bardziej to przyspieszył. Mianowicie zbudujemy kolejny budynek od terraformacji. Tylko tym razem to będzie ten. A ten wymaga oczywiście co? A no właśnie wymaga nawozu. O, i tutaj mamy drona. Wiecie co, no skoro tutaj wymaga troszeczkę tego nawozu, to ja bym dał właśnie kolejne fabryki nawozu. Może nawet i gdzieś tutaj bym dał. No jakoś tak to bym zrobił. Bo dostawię siarki. Szeroko pojęte i to i tak są gdzieś tutaj, tak? No pracuje to oczywiście. Dobra. Więc i tak będę musiał troszeczkę poczekać zanim się to zbuduje. A to mógłbym wypełnić jednym budynkiem, mianowicie fabryka procesorów. Przepraszam, fabryka mikrochipów to się nazywa. To jest fabryka mikrochipów, czyli co? Rozpoczęliśmy kolejny etap i kolejny cel naszej serii, czyli ukończenie terraformacji całej planety. A to w ogóle nie wiem, ten dron będzie latał, czy on będzie tak stał w miejscu, bo będzie stał? Dobre pytanie. Wszystko mam. Wszystko się produkuje. Czyli on nic nie robi. A który progres tej formacji jest bardziej skuteczny? Aha. Oba działają tak samo. Tylko, że to jest inna kategoria. No właśnie, to jest inna kategoria. Takie jakby troszeczkę zielone się zrobiło? Czy mi się wydaje? No bo nie wiem. Może mi się tylko wydaje? I wiecie co? Postawimy nową dzielnicę mieszkalną. Nowa dzielnica mieszkalna powstanie właśnie na tym obszarze. Czyli gdzieś tutaj.
Dobra, zrobię to jakoś tak. Mam nadzieję, że to nie będzie się korkować. Zobaczymy w planiu, jak to wyjdzie. Teraz tak. Będzie potrzebna woda. Będzie potrzebny ten. I dobra, mamy to. I teraz jeszcze zobaczymy usługi. Po pierwsze, parki. No, parki by się przydał. To znaczy, park by się przydał w jednym miejscu. I pewnie by się przydał jeszcze szkoła. A nie, szkoły nie potrzebuję. To tylko park będzie wymagany. Jeszcze zabawa, czy po prostu aktywność jeszcze będzie tutaj pracować. Fajnie. Oj. I jak tutaj park? Czy już w tym momencie mogę go postawić? Tak, w tym momencie mogę go tutaj postawić. Tylko niech to będzie ten taki... O, właśnie ten mały. Dlaczego mi postawić gra podwójnie? Jeszcze jeden taki park. A, dobra, niech tutaj będzie. I te poletka, co tutaj mam, to wypełnię je już za pomocą fabryczki produkcji właśnie żywności. Tak to zrobimy. Zobaczmy, jak tam zużycie ogólne. Jest w porządku, wszystko mam. To dobrze. Niech tak pozostanie. Niechże właśnie tak to wszystko pracuje. Tutaj ja nic nie będę zmieniał. Na razie to z tego co widzę, to wszystko ładnie tutaj pracuje. Ta formacja. Ok, jeden progres, już tutaj mamy 1,7% efektywności. Nawet myślę nad tym, abym tutaj dał kolejny taki budynek od terraformacji, tylko w tym razem w innym miejscu. Chociażby tutaj bym go dał, jeśli by się zmieścił oczywiście. Ale się zmieści się na spokojnie. Dlatego zostawiamy go w tym miejscu. Tylko zobaczmy, czy mamy idealną produkcję tego towaru. Niby tak, ale wiecie co, ja chyba go jeszcze zbuduję taki dodatkowy budynek. A właśnie, a jak się prezentuje? Aha, zwykła taka niebieska ciężarówka. No dobra. Może być i taka niebieska ciężarówka, ale i tak zwiększymy produkcję jeszcze tego towaru. Nie, czy ja potrzebuję jeszcze więcej jakichś innych produktów? Chyba nie. Chyba wszystko normalnie tutaj pracuje. Jak tam adamantium? A, jeszcze to się buduje. No to troszkę poczekamy. Oczywiście są takie dziwne spadki FPS-u, bo bloki mieszkalne są ulepszone. Niestety. Ale dobra, wszystko ładnie pracuje, więc dobrze. Kurczę, ja też się zastanawiałem, aby zbudować może drugie takie wiedło od produkcji adamantium, szczerze mówiąc. To też mogła być dobra opcja. A właśnie, a jak to pracuje? A, już to pracuje, już ma nawet te towary. No to dobrze, niech to pracuje. A energii to ja jeszcze nie potrzebuję? Nie, mam wciąż dużą nadwyżkę energii. No to dobrze, że wciąż mam prąd. A, no i jeszcze jedną rzecz nie wspomniałem. W poprzednim odcinku też ulepszyliśmy linie kolejowe, czyli mamy tutaj ultraszybką kolej. Znacznie szybszy transport towarów. Taka ciekawostka. O, jak widzicie, bardzo duży ładunek. Głównie sprzętu AGD, ale też innych produktów.
Może tak będzie lepiej? Chyba tak będzie lepiej, to co teraz zrobiłem. No, jest znacznie lepiej. Znacznie szybszy transport towarów. Znaczy, no szybszy transport towarów to na pewno, ale też oczywiście szybsze przemieszczanie się tych ciężarówek. Żeby to wszystko ładnie pracowało. Święta edukacyjne, rozrywkowe WR. Wciąż potrzebuję tych żółtych pakietów, no właśnie, bo też tutaj miałem tą rozbudowę. A moja strefa, która była związana właśnie z produkcją górną. Jak to jest za mało energii? W czym jest za mało energii? Tutaj. No teraz już jest prąd elektryczny. Tylko właśnie pytanie, czy ta sieć energetyczna jest podłączona do tego, czy to jest kompletnie inna sieć energetyczna? Nie, to jest ta sama. Na to wygląda, że to jest ta sama. To nie wiem, no to kurczę, ja nie wiem. Ale wiem na pewno jedno. Wybudujemy nowe zakłady. Od produkcji pakietów, tym razem żółtych. A właśnie. A jest tutaj centrum recyklingu. A to dobra, to już nie jest ważne. Żółty pakiet badawczy. Dwa zakłady, poproszę. No i teraz zielone pakiety będą potrzebne. A jak zielone pakiety, to oczywiście znowu coś innego będzie potrzebne. I tak kółko, i tak kółko. Dobra. Coś tam dodałem, ale już widzę, że coś mi tutaj brakuje. Po pierwsze, brakuje mi piasku. To jest w ogóle nowość. Pierwszy raz mam problem z piaskiem. Piaskiem? Czy pieskiem, powiedziałem. Ja już nawet nie wiem, co mówię. Matko Boska. Dobra, wielka kopalnia piasku. Tyle zakładów? No tyle zakładów wystarczy. Dobra. Kolejny przemysł, czyli tym razem to będzie zwykła chemia. A możemy ją dać tutaj. No, wszystko ładnie pracuje. Gdzieś się zrobił korek. Może mi się tego wydać. Chociaż nie no, procenty spadają, ale to... Gdzie to z nieby spada? Tutaj? Nie. Może ta droga co zwykle się parkuje? Nie, tutaj jest w porządku, to... Gdzie to jest? Gdzie jest ten problem? Aha! Tutaj się coś zabiło. Może to będzie taka też lekka poprawka, jak tak zrobię. Może.
I jeszcze ja się tak zastanawiam, że chyba w tym miejscu bym jeszcze wybudował tutaj autostradę. Nawet może wyjść od tej strony. A, i zrobię to jakoś tak. No, może jakoś tak to zrobić fajnie. No i dobra. Mamy to. Wszystko ładnie pracuje. Jak tam ta reformacja? No, idzie to powoli, ale nie jakoś specjalnie szybko. Ale widać, że tak troszeczkę zielono się robi. Więc jest jakiś tutaj też progres, jeśli o tym mowa. No dobra, coś tam rozpoczęliśmy w tym kierunku, tak? Więc chociaż co powinno na razie wystarczyć. Bałem się rozbudować dalej tą dzielnicę mieszkalną. O, patrzcie tutaj. Tutaj jest taka ciekawostka, bo tutaj brakuje mi chociażby szkoły. Na przykład, gdybym te centrum przeniósł i dałbym tutaj tą szkołę. Nawet taką małą. Chociażby. O, i tak to bym właśnie załatwił. A tutaj, te wolne miejsce, to nie wiem na co bym to wykorzystał. A zobaczmy. Może bym dał... O, patrzcie. Na nurki węglowe są potrzebne. A może bym tutaj dał te nanurki węglowe w tym miejscu? A tutaj bym dał jeden budynek od produkcji żywności. Tylko musi być tutaj woda oczywiście, ale chyba jest woda podłączona. No właśnie. Dobra, czyli kolejny budynek fajnie pracuje. I mamy skoczoną kolejną technologię od reformacji. To znaczy, że mógłbym badać kolejną technologię. Czyli ekstraktor amoniaku. Chyba prędzej, ekstraktor amoniaku. A to jest ten budynek, tak? Tak, to jest ten. I on wymaga tego produktu. A to wymaga jeszcze to. Aha, czyli do tego to jest jeszcze używane. Czyli zaawansowane. O, budynek tak się prezentuje. Właśnie, czekajcie, czy mógłby? Jakoś to jeszcze przebudować? No właśnie, jakoś tak? Chyba tak by się dało. Gdzie jest ta formacja? Tutaj. Więc wybudujemy ten nowy budynek. A nawet jeszcze zbudujemy coś takiego.
Czy ja coś jeszcze tutaj potrzebuję? Chyba nie. Chyba wszystko już tutaj posiadam. Czyli to już będzie pracować. A to jak dużo produkuje? No troszkę produkuje. I mnie już nie stać, bo już tutaj nie mam adamantium. Dobra, to na razie to będzie się gromadzić, tak? Na chwilę obecną. I tak, jeszcze transport zielonych pakietów będzie tutaj potrzebny. Właśnie, a te zielone pakiety to ja mam? No, w teorii mam te zielone pakiety, a nie jakoś specjalnie dużo. Dobra, kolejna rozbudowa. O, ten budynek już zaczął pracować, fajnie. Znacznie dużo prądu wymaga. Z tego co widzę. O, jest brak prądu nawet. Jest lekki brak prądu, to znaczy, że mógłbym wybudować kolejny taki reaktor. O, tutaj go zbuduję nawet. Tylko wody będzie oczywiście potrzebna. Woda już jest. Na razie. I jeszcze ten cały uran, tak? No uran też go mam. No to na spokojnie to wszystko będzie pracować. Już nawet idzie transport. No bo to ten reaktornik długo będzie pracował. Bardzo mnie to cieszy oczywiście. Tutaj coś się zrobiło. Zróbmy jeszcze taki mały skrót, może co? Nie wiem, czy tak dałem radę, czy nie? Może fajnie byłoby, gdyby się tak tutaj dało wybudować. Że takie wony mi blokują niestety. Chociaż gdybym mógłbym je usunąć. Dobra, na razie to zostawię. Na razie to usunę. Najwyżej później to jakoś wykombinuję. I tyle. Jak tam jeszcze produkcja? Idzie powoli, ale do przodu. Tak to można powiedzieć, że powoli, ale do przodu. Dobra, ta szkoła pracuje. To dobrze. A, jeszcze tutaj mógłbym dać szkoły. Mógłbym, na przykład to mógłbym przenieść w inne miejsce. Na przykład do tej strefy. I tutaj bym dał tą szkołę. No i dobra, to wiecie co, ja w tym momencie będę kończył powoli ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.